wojną światową. Ponownie został on oficjalnie wszczęty w 2012 roku. W końcu kim była kobieta, która tak wychowała swoje dzieci, Władysława i Marię, że cały swój majątek przeznaczyli dla dobra narodowego, tworząc fundację Zakłady Górnickie. Otóż Jadwiga Zdziałońska-Zamojska urodziła się 4 lipca 1831 roku w Warszawie w Pałacu Błękitnym jako trzecie z kolei dziecko Tytusa Działońskiego i Celestyny Zamojskich. Była przede wszystkim pionierką wykształcenia gospodarczego kobiet na ziemiach polskich i autorką spójnego, autorskiego programu nauczania i wychowania, na który wpływ miało przede wszystkim jej pochodzenie i doświadczenie życiowe. Największym dziełem generałowej Zamojskiej była Szkoła Domowej Pracy Kobiet. Tak jak wspomniałam, przede wszystkim wychowanie Zamojskie miało tu bardzo istotny wpływ. Obracała się w kręgu ludzi, polityków, działaczy społecznych, zarówno działońskich, jak i zamojskich, ale największy wpływ na jej ukształtowanie charakteru miał wpływ Tytus Działoński, ojciec, który znany bibliofil i mecenas sztuki, który ukształtował w niej przede wszystkim zamiłowanie do nauki, zarówno do nauk humanistycznych, jak i nauk ścisłych. Drugą osobą, która miała bardzo istotny wpływ, to jej matka Celestyna Zamojska, która przede wszystkim nauczyła Jadwigę pracy charytatywnej. Widząc, jak matka zakłada szkółki i ochronki dla dzieci, sama pomagała później też jako dziecko matce. Z czasem sama Zamojska oczywiście otrzymała wykształcenie charakterystyczne dla arystokratek XIX wieku. Czyli przede wszystkim treści encyklopedyczne opanowała na pamięć, potrafiła je wyrecytować, nauczyła się grać na klawikordzie, znała podstawy rysunku i tańca. Generalnie zależało wychowawcom Zamojskiej na tym, aby nauczyć ją po prostu dobrych manier, konwersacji i nabrania ogłady towarzyskiej. Z czasem sytuacja się zmieniła, kiedy wychowanką, guwernantką Jadwigi Zamojskiej została irlandzka protestantka Anna Bett. Przede wszystkim nauczyła wtedy Zamojską, jak teoretyczną naukę przekształcić w praktykę. Bardzo ciekawe i charakterystyczne dla Zamojskiej, które zapamiętała, były lekcje nauki geografii, które Bett prowadziła przy użyciu mapy. Z czasem stała się oczywiście przyjaciółką, opiekunką dzieci Zamojskich. Bardzo duży wpływ na powstanie szkoły Zamojskiej ma również jej małżeństwo. Co ciekawe, Jadwiga Zamojska wyszła za mąż za swojego wuja, brata matki, stąd też należało uzyskać dyspensę papieską na to małżeństwo. Sama Jadwiga uważała instytucję małżeństwa za zbyt ciasne buty na obolałe nogi. Nie lubiła tego, znaczy dla niej wyjście za mąż za człowieka, którą uważała za bohatera narodowego, było wręcz dla niej samej niegodne. Mimo to ich małżeństwo było bardzo zgodne, partnerskie, a Jadwiga przede wszystkim spełniała się w roli pomocy takiej dyplomatycznej asystentki męża, z racji tego, że sama znała angielski, francuski, mówiła również w języku perskim i tureckim. Przede wszystkim te języki wykorzystywała do korekty artykułów przemówień męża, redagowania jego korespondencji czy tłumaczenia rozmów z języka tureckiego. W dyplomacji radziła sobie znakomicie, natomiast niekoniecznie sprawdzała się jako gospodyni domowa i sama miała tego świadomość. Kłopoty z umeblowaniem mieszkania czy rozrzutność, jak sama twierdziła, kompletnie nie miała świadomości wartości pieniądza. To wszystko utwierdziło mnie w przekonaniu, że kobieta nie może tylko wykształcić się humanistycznie, ale musi również kształcić się zawodowo. Niestety w krótkim okresie czasu Zamojska straciła niespełna roczną córeczkę Marię. W 1868 roku zmarł jej mąż, a kilka lat później syn Witold. Wydawało się, że w tym czasie Zamojska całkowicie odcięła się od życia społecznego, ale na swojej drodze spotkała oratorian, zakonników francuskich, którzy położyli duży nacisk na kształcenie, na duszpasterstwo wśród młodzieży. Oni przekonali ją do tego, żeby w wieku 50 lat powróciła do swojej idei kształcenia kobiet i założenia szkoły domowej pracy kobiet. Kolejnym elementem, który wpłynął na to, że Szkoła Zamojskiej powstanie, była decyzja jej córki Marii Zamojskiej, która po ukończeniu nauki w Paryżu nie chciała wstąpić do klasztoru, zdecydowała, że pomoże matce w organizacji szkoły.
Ostatecznie o tym, że szkoła rozpoczęła działalność w Kórniku, zadecydowała decyzja brata Zamojskiej, tytuł Jana Działyńskiego, który po bezdzietnej śmierci zapisał cały majątek synowi Jadwigi Zamojskiej, Władysławowi Zamojskiemu. A że w tym czasie był, w 1880 roku był w Australii, Zamojska zdecydowała się przejąć zarząd dobra kórnickie w jego imieniu. Tak jak powiedziałam wcześniej, szkoła zaczyna, oczywiście Generałowa cechował wielki pragmatyzm. Stąd też, aby nabyć przekonania co do ostatecznej formy projektowanej przez siebie szkoły, razem z córką odbyły praktyki w szkołach przyklasztornych we Francji. Zwiedziły również inne świeckie szkoły gospodarcze i w tym czasie Zamojska nabrała przekonania, że jej szkoła musi być prowadzona przez osoby świeckie, nieograniczone klauzurą zakonną, ale też nie może być tylko i wyłącznie szkołą zawodową, dającą jednostronne wykształcenie. Po raz pierwszy Zamojska przyjechała do Kórnika w 1881 roku, by ocenić możliwości lokalowe projektowanej przez siebie szkoły, ale z racji tego, że był to okres nasilonego Kulturkampfu, walki z Kościołem Polskim i polskim szkolnictwem, jej zakład działał nie jako szkoła, ale jako wzorcowe gospodarstwo folwarczne. Za oficjalną datę rozpoczęcia szkoły uznaje się 24 czerwca 1882 roku, kiedy Zamojska po raz drugi przyjechała do Kórnika, ale już wtedy nieco mniej entuzjastycznie ją witano. Uważano wręcz, że tworzenie szkoły przez kobietę to jej po prostu fanaberia pani arystokratki i nie ma prawa zakończyć się sukcesem. Oczywiście ta polityka germanizacyjna doprowadziła do tego, że niestety Zamojska musiała opuścić Kórnik jako obywatelka francuska, i w związku z czym musiała szukać też nowej siedziby szkoły. Kolejną siedzibą szkoły była Kalwaria Zebrzydowska. Była Lubowla na Spiszu, a następnie Kalwaria Zebrzydowska w Galicji. O ile pierwsza, oczywiście obie te lokalizacje nie do końca sprawdziły się w zamierzeniach Zamojskiej, dlatego że w pierwszej miała fatalne warunki lokalowe, natomiast druga w Kalwarii Zebrzydowskiej z kolei nie miała zaplecza gospodarskiego. W związku z czym o kolejnej przeprowadzce zadecydował również przypadek. W 1889 roku syn Jadwigi Zamojskiej, Władysław Zamojski, zakupił dobra kuźnickie i sama Jadwiga szybko dostrzegła fakt, że w tym czasie pod koniec XIX wieku Zakopane staje się taką stolicą kulturalną Polski, gdzie spotykają się Polacy z wszystkich trzech zaborów. I równocześnie ze względu na dobre warunki klimatyczne miejsce to ściąga wielu kuracjuszy, stąd też jej szkoła mogła zyskać popularność. W związku z czym przenosi szkołę najpierw do Zakopanego Bystrze, do willi Adasiówki, a następnie już po remoncie w 1891 roku szkoła zaczyna działać jako szkoła domowej pracy kobiet i działa tam aż do roku 1952, kiedy cały jej majątek został przyjęty przez Ministerstwo Rolnictwa. Ten budynek, to zdjęcie na samym dole, to jest współczesne zdjęcie budynków byłej szkoły gospodarczej. Obecnie znajduje, lokal ten zajmuje dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. Oczywiście każdy z Państwa, kto próbował choć raz wjechać czy wejść na Kasprowy Wierch, był w Kuźnicach, to musiał zwrócić, albo może teraz zwrócił uwagę na te zabudowania, ponieważ one są bardzo charakterystyczne. Tak jak powiedziałam, szkoła Zamojskiej była może nie egzotyczna, ale nietypowa pod wieloma względami. Przede wszystkim była to kadra pedagogiczna. Zamojska podzieliła swoje nauczycielki na współpracownice stałe, określane jako panie zakładowe i w zasadzie one dla niej były najważniejsze, ponieważ na nich oparła realizację swojego planu pedagogicznego. Kobiety te nie składały ślubów czystości i ubóstwa, ale musiały, mając na względzie pochodzenie uczennic, same żyć skromnie i bez pomocy służby. Nie składały również ślubów posłuszeństwa, ale zobowiązane były do bezwzględnego stosowania się do regulaminów, przepisów i metod pracy zamojskiej. Świadomie wiązały się z zakładem, ale zachowywały oczywiście też prawo do opuszczania szkoły z powodów nadzwyczajnych. Druga grupa to współpracownice czasowe, same decydowały o czasie rodzaju wykonywanych zajęć,
ale po podpisaniu umowy również zobowiązywały się do wykonywania i pracy według przepisów i metod pracy zamojskiej. Warunkiem ich przyjęcia był roczny, bezpłatny pobyt na własny koszt i w późniejszym okresie miały możliwość przedłużenia umowy, a po 5 latach przejścia na posadę współpracownicy stałej. Trzecią grupę nauczycielek stanowiły pracownice odpowiedzialne, tak zwane starsze. I tutaj Zamojska wybierała uczennice z trzeciego oddziału, które po 5-letnim okresie uczenia się najlepiej przyswoiły sobie wiedzę i najlepiej potrafiły też tą wiedzę praktyczną przekazać. Co ciekawe, Zamojska uważała, że jasno sformułowała warunki finansowe swoich współpracownic i uzależniała ich oczywiście od ich majętności. Mniej zamożnym wypłacała niewielką pensję, ale tylko wtedy, kiedy uznała, że praca współpracownicy przyniesie korzyści dydaktyczne do zakładu. Jeżeli chodzi, cechą charakterystyczną zakładu były również, co ciekawe, pierwszymi oczywiście nauczycielkami były Polki wykształcone za granicą oraz cudzoziemki, francuski i angielki. Tutaj macie Państwo pierwsze współpracownice na zdjęciu również z Marią Zamojską i Jadwigą Zamojską. Przez kilkadziesiąt lat działalności zakładu, znaczy mówimy tutaj o okresie do 1923 roku, a więc do momentu, kiedy szkoła prowadzona była przez Zamojską, wykształciła ponad 2000 dziewcząt. I oczywiście charakterystyczną też cechą były uczennice także były dokonane, także zostały podzielone na odpowiednie oddziały. Natomiast może trzeba powiedzieć, że Zamojska zaczynała z liczbą 4 uczennic z Kurnika. Przez pierwszy okres do roku 1890, kiedy zakład nie przeniósł się do Zakopanego, liczba ta nie przekroczyła 30 osób. Później jednak systematycznie wzrastała. Miała okresowe oczywiście spadki jak 1895, kiedy w szkole panowała epidemia tyfusu, więc siłą rzeczy taka sytuacja zniechęciła kandydatki do szkoły. Trzeba też powiedzieć, że pierwszy jakby poważny kryzys miał miejsce już w Kurniku, gdzie aż 14 dziewcząt zbuntowało się i uciekło ze szkoły. Drugi, trzeba, co tak jak już powiedziałam, charakterystyczne dla Zamojskiej był podział również uczennic. Zamojska nie zamierzała dzielić społeczeństwa na klasy społeczne, ale uważała, że każda uczennica musi mieć stworzone w szkole warunki takie, w jakich przyszła i do takich, do jakich wróci. W związku z tym ta różnica przede wszystkim polegała na tym, że stworzyła arystokratką i ziemianką, stworzyła nieco lepsze warunki mieszkaniowe i wyżywienie. Miały też krótszy okres nauki. Natomiast w ciągu zajęć praktycznych te kobiety, te dziewczęta w zasadzie kompletnie były nie do odróżnienia, dlatego że musiały nosić się skromnie i nosiły charakterystyczny biały czepek, od którego nazywane były cepculkami. Tak jak wspomniałam, ponad 50% stanowiły uczennice oddziału pierwszego, ponieważ zostały, tak powiedzmy, klasy, to były oddziały. Natomiast tak jak Państwo widzicie tutaj na tych zdjęciach, tak naprawdę trudno odróżnić poszczególne oddziały od siebie, co jedynie po prostu przypatrując się zdjęciom, widzimy po prostu różnicę faktycznie wieku obu grup, oddziału drugiego i oddziału trzeciego. To przykład pokoiku sypialnego, czyli tych lepszych warunków mieszkaniowych, jakie miały uczennice. Co ciekawe, z tych niecałych 2000 uczennic tylko nieco 60% ukończyło szkołę, dlatego że ze względu na bardzo surowy regulamin, jaki charakterystyczny był również dla szkoły zamojskiej, proszę zwrócić uwagę, jak w długim okresie czasu w ciągu dnia uczennice musiały milczeć. Chodziło o to, aby przede wszystkim ograniczyć gadulstwo uczennic, a poza tym Zamojska uważała, że gadulstwo przeszkadza skupieniu się w pracy, a dla niej po prostu wykonywanie każdej czynności z najmniejszą doskonałością i skupieniem się było najważniejsze. W związku z czym przede wszystkim uczennice nie tylko uciekały ze względu na ten regulamin, ale również ze względu na fakt, że się do niego nie stosowały, były wydalane ze szkoły. Z tytułu wydalenie następowało także na skutek złego zachowania i nieposłuszeństwa wobec pań zakładowych, ale zdarzyło się także usunięcie uczennicy z powodu zbyt niskiego wzrostu.
Odsyłano uczennicę z powodu zbyt młodego wieku, złego stanu zdrowia ze względu na brak postępu w nauce. Inne powody opuszczenia zakładu to względy osobiste, jak na przykład za mąż pójście, wstąpienie do zakonu, ale zdarzały się też przypadki śmierci. Kolejną charakterystyczną rzeczą dla zakładu Jadwigi Zamoyskiej był oczywiście jej program nauczania. Zamoyska był to indywidualny program dostosowany do potrzeb państwa polskiego. I w zasadzie nadrzędnym celem tego programu było wykształcenie, i w zasadzie to był też jasno sformułowany cel dydaktyczny, było dopełnienie wykształcenia kobiecego pod względem zarówno gospodarczo-ekonomicznym, jak i religijnym i narodowym. Kształcenie, tak jak wspomniałam, tym Zamoyska chciała objąć wszystkie warstwy społeczne. Postawiła sobie za cel wykształcenie dobrej chrześcijanki, dobrej Polki, ale równocześnie zaradnej gospodyni, która oddziałowując na własne rodziny, miała mieć wpływ również na rozwój duchowy, obywatelski, materialny społeczeństwa polskiego. Jej dewizą była służba Bogu przez służbę ojczyźnie i równocześnie służba ojczyźnie przez służbę Bogu. Środkiem, za pomocą którego chciała to osiągnąć, była potrójna praca umysłowa, fizyczna i duchowa. Dla niej te trzy rodzaje pracy były wręcz nierozłączne. Praca rąk według mnie miała sens tylko wtedy, kiedy towarzyszyła jej praca umysłowa. Natomiast praca umysłowa miała sens wtedy, kiedy kształtowała jasny, samodzielny osąd. Obu natomiast według Zamoyskiej miała towarzyszyć praca duchowa, którą pojmowała jako poprawianie się z wad za pomocą środków, jakie daje religia i katechizm. Oczywiście ten program realizowała za pomocą przedmiotów teoretycznych i przedmiotów praktycznych. Przedmioty teoretyczne obejmowały zarówno przedmioty humanistyczne, jak i zawodowe. Realizowane były za pomocą lekcji i wykładów, opartych m.in. na podręcznikach, jakie tworzyła i pisała sama Zamoyska, a ukierunkowane były przede wszystkim na zdobywanie wiedzy przydatnej w praktyce. Przedmioty praktyczne natomiast skupiały się na nauczeniu różnych umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego i zakresu gospodarstwa folwarcznego. Celem tych przedmiotów praktycznych było przede wszystkim wykształcenie w uczennicach poszanowania do pracy fizycznej, ale też wprawiania się do perfekcyjnego wykonywania wszystkich zajęć i poznania ich w takim zakresie, w jakim potrzebowały ich później w swoim przyszłym gospodarstwie domowym. Każda uczennic, tutaj nie było wyjątku, każda z uczennic, niezależnie od tego, do którego oddziału przynależała, musiała wszystkie działy praktyczne przejść. Tak jak mówiłam, tutaj drugi rodzaj to gospodarstwo folwarczne, nauka inwentarza, hodowli inwentarza żywego i ogrodu. Zresztą z ogrodu uczennice Zamoyskie uczyniły dochodowy interes, sprzedawały, prowadziły restauracje. Oczywiście takie uczennice poza tym, że uczyły się na lekcjach, na wykładach, zachęcała je również Zamoyska do tego, by podejmowały różne formy aktywności. I zarówno w kółkach artystycznych, które odpowiadały za oprawę artystyczną wszystkich uroczystości szkolnych, nie tylko narodowych, ale na przykład u imienin generałowej, ale zachęcała je także do podejmowania różnych aktywności społeczno-oświatowych, zarówno poprzez angażowanie się w pracę kółek charytatywnych i oświatowych, jak i poza szkołą, między innymi na rzecz swoich lokalnych społeczności. Dlatego też kuźniczanki obecne były w środowisku czy to Kurnika, czy później Zakopanego. Przede wszystkim współpracowały z lokalnymi restauratorami, same też prowadziły bardzo popularną w Zakopanem kawiarnię. Zyski przeznaczały oczywiście na działalność społeczną, kulturalną. Na koniec roku, każdego roku organizowały także wystawę dla mieszkańców Zakopanego, gdzie prezentowały efekty nabytych umiejętności, zarówno w zakresie gospodarstwa domowego, jak i w działach społecznych. Skutek tego był taki, że absolwentki tej szkoły, również mając większe możliwości, przede wszystkim już finansowe, nie będąc ograniczone murami szkoły, podejmowały podobne aktywności już w swoich lokalnych środowiskach. Wydaje się, że Zamoyska stworzyła program nauczania, który opierał się na konserwatywnych zasadach, ale realizacja prowadziła tak w gruncie rzeczy do emancypacji kobiet, zarówno z średnich, jak i niższych, umożliwiając im awans społeczny poprzez naukę gospodarstwa domowego i wykształcenie takich cech jak sumienność, oszczędność czy obowiązkowość, które w konsekwencji pozwalały im na traktowanie pracy jako źródła zarobku i utrzymania. Dlatego też kuźniczanki nie tylko prowadziły własne warsztaty rzemieślnicze, pensjonaty, ale też chętnie zatrudniane były na posadach intendentek, księgowych, urzędniczek, nauczycielek przedmiotów praktycznych czy języków obcych.
Stąd też zamysł, jaki Zamojska miała, by doprowadzić do tego, by kobieta, mimo tego, że uważała, że poziom wykształcenia czy sposób kształcenia zarówno chłopców, jak i dziewczynek powinien być na tym samym poziomie, to z drugiej strony uważała, że kobieta powinna się wykształcić jednak później do roli przede wszystkim dobrej gospodyni, dobrej Polki i tym samym dobrej obywatelki. Dziękuję Państwu. Można wyjąć slajd? Dobrze. Ten? Zupełnie pierwszy. Okay.